Jedną z najbardziej znanych postaci związanych z Bieńczycami była Zofia Paluchówna. To była taka bardzo ładna dziewczyna, która sprzedawszy towary na kleparzu, wzorem innych dziewczyn z podkrakowskich wsi, siadała pod Akademią Sztuk Pięknych, żeby pozować malarzom. Właśnie malowali ją najwięksi łącznie z Wojciechem Kosakiem. Jej portrety zdobiły wiele krakowskich mieszkań. W 1921 roku wyszła za mąż za pana Palucha. To było nieszczególnie udane małżeństwo. Paluch, który był nałogowym alkoholikiem, często ich bił. Mieszkali niedaleko stąd w Dubni. Potem, rozwiódłszy się, przeniosła się na jakiś czas do Krakowa, ale przychodziła tutaj do swojego męża po alimenty. I pewnego dnia ślad po niej zaginął. Rozpoczęto śledztwo. W chałupie Palucha panował podejrzany porządek, wszystko było wysprzątane, to było zupełnie do niego niepodobne i dopiero kiedy odkryto ślady krwi na suficie, wyszła na jaw ponura prawda. Ciało pięknej Zofii Paluchówny znaleziono porąbane w rzece Dubni i stąd mieszkańcy tych okolic często też nazywają Dubnię do dziś Paluchówką. Przez te 20 lat można było w czasie tego festiwalu usłyszeć bardzo różne style muzyczne. Nie ograniczamy się do żadnej grupy wiekowej ani społecznej. Gramy muzykę poważną, muzykę bardziej rozrywkową. Pojawia się jazz, pojawia się funk, pojawia się blues. To jest bardzo bogata impreza muzyczna, która jest skierowana tak naprawdę do każdego. Session, tak najprościej dosłownie tłumacząc, jest to sesja improwizowana, czyli spotkanie kilku muzyków, którzy prowadzą pewien temat muzyczny, proponują jakiś temat muzyczny, a każdy, kto tylko ma ochotę, może się ze swoim instrumentem, głosem do tego dołączyć. Pierwszy gość, pomimo tego, że mamy innych gości, to Kamil jest zdecydowanie pierwszym gościem, a my jesteśmy jego gośćmi, że możemy z nim zagrać. Wielki zaszczyt. W wieku 14 lat zacząłem moją przygodę siatkówką w Dunajcu Nowy Sącz i po dwóch latach
po Spartakiadzie Młodzieży Polskiej trafiłem do Hutnika Kraków. Przyszedł do nas w 80 roku jako młody, znakomicie zapowiadający się zawodnik o znakomitych warunkach fizycznych. Od razu dał się poznać jako talent. Zacząłem grę w reprezentacji Polski bardzo młodym wieku, w wieku 19 lat. Pan trener Wagner dał mi szansę debiutu na Mistrzostwach Europy i to od razu gry w pierwszym zespole, w pierwszej szóstce. Na tych mistrzostwach zdobyliśmy srebrny medal. Znakomity zawodnik. I jako siatkarz, i jako młody człowiek. Był to zawodnik wszechstronny. Nie tylko w ataku, znakomicie atakował, ale i bronił, i rozgrywał. Można powiedzieć, że chodziło się na mecze siatkówki, aby oglądać golca. Był liderem na boisku, który podpowiadał w bloku, jak się ustawić, jak trzeba skoczyć później, wcześniej, jak się ustawić w obronie. W Hutniku Kraków zespół opierał się na co najmniej czterech reprezentantach. Powiem więcej, z podstawowej szóstki, dlatego wychodząc przeciwko najlepszym zespołom Panini Modena, przykładowo, myśmy się nie bali nikogo, stawaliśmy twarzą w twarz i do boju. Włosi nie wiedzieli, co się z nimi dzieje, nie wierzyli w to długo jeszcze po meczu, że przegrali ten mecz. Kibice wiwatowali, bo był to niebywały sukces. Oczywiście brakuje mi jakichś tam złotych medali na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie. Zdobyłem na tamte czasy w reprezentacji, chyba osiągnąłem to, co mogliśmy osiągnąć. Derrotó al Salamanca y Soria en la final de la Copa del Rey. Vasek Golek, que llegó con 26 años a la isla, ha sido una... Ja spełniłem się w lidze hiszpańskiej, no osiągnąłem tam 5 razy mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie zdobyliśmy wicemistrzostwo i 3-krotnie Puchar Króla. W ciągu 8 sezonów myślę, że nieźle.